Nadszedł więc ten wielki dzień. 24 grudnia. Oznacza to nic innego jak ostatni dzień kalendarza adwentowego w CSGO na moim kanale. Było mi niezmiernie miło tę serię prowadzić. Niezmiernie miło było mi wam przedmioty rozdawać. Mam nadzieję, że również, no, mimo wszystko pozytywnie tę serię przyjęliście. Ta seria nie miała w ogóle na względzie, że tak powiem, pozyskania nowych widzów poprzez giveaway, bo niektórzy tak to odbierali. Absolutnie ja nigdzie tego nie promowałem, także no, te osoby, które po prostu miały zasubskrybowany mój kanał, o tym się dowiedziały. No i tyle. Chciałem wam po prostu te przedmioty porozdawać, żeby grudzień wam się, cały grudzień kojarzył właśnie z czymś fajnym, z rozdawaniem przedmiotów. Więc mam nadzieję, że ta seria wam się podobała. Jeśli tak, to zostawcie kciuka w górę. No i za rok widzimy się już na pewno w kolejnej edycji, w edycji ulepszonej, także czekajcie. A tymczasem co? No dzisiaj otworzymy troszkę więcej skrzynek niż 5, bo otworzymy 3 w grze. Tutaj standardowo, tutaj nic zmieniać nie będę, bo w grze nawet się chyba nie opłaca więcej otwierać na ten moment, bo leci po prostu to, co leci. Także otwórzmy pierwszą w grze, potem na CSGO skins.pl więcej sobie skrzyneczek otworzymy. No mógłby taki kartelik polecieć, no mógłby Gaben taki kartelik polecieć na sam koniec, na koniec tego eventu, ale no nie, no on woli nam tutaj dać makrele czy tam inne gówno, także przemilczę to, no i przejdę po prostu do skrzyni cienia. Dwie ostatnie skrzynie cienia, bo tylko do tego kluczyki mam, do rewolwera sobie zostawiam. No i Rangin musiał standardowo polecieć, także czuję trzy znowu niebieskie skiny w grze. No naprawdę, jeśli chodzi o otwieranie w grze, to szczęścia nie było. Raz był bardzo blisko ten Aquamarine Revenge, a najlepszym skinem ogólnie, który w grze poleciał, to był chyba ten Stat Track 5-7 Małpi Business. Także w sumie nie tak źle, no ale widzicie, no otworzyłem ponad 60 skrzynek, ponad 70, a najlepszy drop to 8 euro. Także sami widzicie, jak to wygląda. No i ostatnim dzisiejszym skinem w grze, który wypadł, jest MP7 Dostawa Specjalna. Mocno tutaj podrapany, mimo wszystko przetestowany w boju. No i co? Teraz nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu przejść na stronę csgoskins.pl i tam już wam wytłumaczę, co dzisiaj tam robić będziemy. Dobra, także znajdujemy się już na stronie csgoskins.pl i jak widzicie, dzisiaj tutaj zostały przecenione z okazji świąt, wszystko na stronie zostało przecenione o odpowiednią tam wartość, co zresztą tutaj doskonale widzicie. No i ja postanowiłem, że dzisiaj otworzymy sobie dwie skrajne skrzynie oraz dwie skrzynie wysokiej jakości, tak na sam koniec, żeby po prostu zakończyć to z przytupem. Mam nadzieję, że wyleci coś dobrego, no i bez zbędnego gadania już po prostu to dzisiaj robię. Otwieramy pierwszą skrzynię skrajną, zobaczmy, co z niej nam dzisiaj tutaj wypadnie. No może taka kosa, to by było coś. Szkoda, że ten stat atomowy stop. Robaczy Bóg też nie jest zły, nie będziemy narzekać. Jednak statrak atomowy stop byłby lepszy. Czas na skrzynię wysokiej jakości. To są ostatnie skrzynie wysokiej jakości, jakie otwieramy. No bo to jest też ostatni dzień. Także no może coś fajnego na sam koniec. M41 Nitro minimalnie zabrakło do kałaszka czerwonej linii. Szkoda, ale również narzekać nie będę, bo to skin do M-ki. Także kolejna skrajna skrzynia, to już przedostatnia skrzyna w tegorocznym kalendarzu adwentowym, także to już się zaraz wszystko zakończy. Zobaczmy, co na sam koniec ze skrajnej skrzyni nam wypadnie. No jeśli ktoś niekoniecznie grał M41S, to ma już też skina do M4A4, także nie będziemy tutaj narzekać. No i na sam koniec ostatnia dzisiejsza skrzynka. Jeszcze raz bardzo strasznie chciałbym wam podziękować za tą serię. Wesołych świąt ogólnie. No i widzimy się, generalnie będzie przerwa kilkudniowa na kanale. Pojawi się tam jeden materiał. Wracam 29. 29 pojawi się coś, co powinno wam się podobać. Zapamiętajcie te słowa. Także oczekujcie tego 29, a przez te kilka dni po prostu spędźcie czas normalnie. W sensie nie mówię, że nienormalnie spędzaliście, ale spędźcie może w jakiś inny sposób. A tymczasem ostatnia skrzyna w kalendarzu adwentowym CSGO na moim kanale w 2015 roku. Skrzynia wysokiej jakości. To może na sam koniec czerwony skin. Taki Vulkan Minimalware. To by było coś. Zobaczmy sami. Na sam koniec wyleci nam P250 Muertos, więc przynajmniej nie kończymy P2000 Pistolero, którego się tutaj obawiałem cholernie, ale na szczęście nie wypadł dzisiaj ten zasrany P2000 Pistolero, więc na sam koniec P250 Muertos. No i ja teraz po prostu wszystko sobie do ekwipunku tutaj dosyłam. Robię to w tym momencie, no i wybieramy ostatniego, a zarazem dzisiejszego zwycięzcę w 24 dniu kalendarza adwentowego. Dobra, także znajdujemy się już na mojej oficjalnej grupie widzów na Steamie. Po raz ostatni przed dzisiejszym, ostatnim zresztą losowaniem odświeżam stronę. Zobaczymy, czy ta liczba członków się zmieni.
nie zmieniła się, także kończymy ten kalendarz adwentowy w 2015 roku z 8366 osobami. Nie umiem tego odmieniać, ale wiecie, o co chodzi, członków. Także dosyć fajna liczba. No i przekłada się to na ten moment na 165 stron, więc nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu teraz wybrać, tak jak to robiłem do tej pory, losowo numerek od 1, tym razem do 165, dzięki czemu poznamy stronę, z której dzisiejszego zwycięzcę będziemy losować, a będzie to strona o numerku 165, także drugi raz wypada ostatnia strona. To kilka dni temu również miało miejsce. No to co, przenosimy się na ostatnią stronę, a tutaj mamy tylko dwóch członków. Ależ tutaj niesamowita sytuacja. Tylko dwie osoby, Nikram oraz Rafster, także no... Solo bitwa, no po prostu solo bitwa, no inaczej tego nie nazwę, no to jest taki obrót spraw, że ja się tego nie spodziewałem, myślę, że wy też. No i co, no losujemy po prostu w tym momencie dzisiejszego zwycięzcę, a opcje są tylko dwie, także zobaczmy, kto tutaj ma większe szczęście, a jest to osoba pod numerkiem 1, także wygrywa tutaj Rafster, także wchodzimy już na jego profil. Rafster, serdeczne gratulacje, 10 godzin w CSGO, zobaczmy jego ekwipunek, czy coś tutaj posiada. 5 przedmiotów, ma tę nową naklejkę, posiada jeden kluczyk, skrzyneczkę oraz jakąś autoszmatę, dwie naklejki w zasadzie. Także myślę, że dzisiejsze skiny przyjmie z wielką przyjemnością, ja mu z wielką przyjemnością też je wręczę, a wam jeszcze raz bardzo serdecznie chciałbym podziękować za tą serię. Pamiętajcie, że teraz kilka dni przerwy, także jeśli ktoś by tam płakał w komentarzach, to możecie mu zawsze o tym przypomnieć, no i oczywiście wbijajcie na Facebooka, tam również najświeższe informacje będą. Także ja już jeszcze raz wam bardzo serdecznie dziękuję. Mówi Goldzor. Na razie.